Te oto prace, które dumnie zawisły w Zamku Piastowskim, to nie tylko małe dzieła sztuki wykonane przez najmłodszych mieszkańców, ale także apel zapisany w haśle „Segreguj na co dzień, pomagaj przyrodzie”. I taki był też tytuł konkursu plastycznego, którego rozstrzygnięcie poznaliśmy w miniony piątek podczas finału zimowej ferajny. Konkurs został zorganizowany przez Centrum Artystyczno-Kulturalne Zamek oraz firmę ASA Eko Polska. Celem konkursu było propagowanie postaw proekologicznych, segregowanie odpadów itd., więc tu na pewno ten cel jest osiągnięty. Dzieci na pewno więcej teraz na ten temat wiedzą, ponieważ prace faktycznie pokazywały tą świadomość dzieci, jeśli chodzi o ekologię, o po prostu świadomą taką selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Konkursowe jury nie miało łatwego zadania. Prace wszystkie były wspaniałe, były bardzo ładne, wpłynęło ich aż 24, czyli jak na okres ferii jednak, no to jest naprawdę dużo, ponieważ wiemy, że szkoły tutaj miały ograniczone możliwości czasowe w wspomożeniu dzieci w wykonaniu tych prac, więc głównie prace powstawały w domach. Więc jesteśmy zadowoleni z tego wyniku jakby ilościowego, czyli 24, a jeszcze bardziej z jakościowego, ponieważ wszystkie prace były naprawdę piękne, były bardzo twórcze, kreatywne. Prace oceniano w trzech kategoriach wiekowych – przedszkola, klasy 1-3 oraz 4-6, szkół podstawowych. Ostatecznie komisja w składzie Paulina Downar, Jerzy Szymczak oraz Wiktor Nieboraczko wybrało najlepszych z najlepszych. Dumą oświadczamy, że w kategorii przedszkoli wygrała Hania Czyżow, w kategorii klasy 1-3 zwyciężyła Zuzia Czyżow. Tutaj jakby nie należy podejrzewać, że siostrzane konszachty jakieś tutaj wzięły górę, po prostu obydwie prace były naprawdę piękne. Widać było bardzo duże zaangażowanie w wykonanie tych prac i naprawdę były rewelacyjne. A w kategorii klas 4-6 wygrała Milena Adamowicz i gratulujemy serdecznie zwycięzcom. Dodatkowo przyznano 9 wyróżnień, które trafiły do rąk. Zofii Sirko, Mikołaja Napieralskiego, Weroniki Fęc, Nikoli Marszałek, Kingi Ostrowskiej, Leny Szumalo i Igora Szumalo, Bartosza Jankowskiego oraz Martyny Korczyńskiej. Fundatorem nagród była firma ASA Eko Polska. Wszystkim serdecznie gratulujemy i wraz z Krośnieńskim Zamkiem zapraszamy do licznego udziału w kolejnych konkursach.